Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, mój wykład będzie dotyczył wydarzenia trochę innego i późniejszego niż sam chrzest Polski, ale takiego, które było możliwe wyłącznie właśnie dzięki temu, że ów chrzest wcześniej nastąpił. Było więc jego, no może niekoniecznie oczywistą, bo wcale oczywista być nie musiała, ale logiczną konsekwencją włączenia Polski w świat ówczesnej Christianitas. Tutaj na początek chciałbym jeszcze zwrócić uwagę może na jeden fakt, który niekoniecznie jest szeroko znany i postrzegany. A mianowicie, jeśli chodzi o sam chrzest Polski, prawda, no data, ta, którą znamy z roczników niemieckich lakonicznych 966, Mieszko chrzci się, no nie wiemy dokładnie, jak już było o tym mowa, ani gdzie, ani kiedy dokładnie, to są spekulacje, że na Wielkanoc to nastąpiło. Otóż mało kto może sobie uświadamia rzecz następującą, a mianowicie w jakiej sytuacji do tego chrztu doszło. Sytuacji właśnie Christianitas, nie Polski, tylko Christianitas. Dlatego, że z punktu widzenia Polski ta sprawa jest, że tak powiem, szeroko rozważana. No przede wszystkim sprawa koncentruje się o pytanie, jakie motywy, czy to motywy polityczne, czy chęć zabezpieczenia się przed Niemcami, prawda, i tak dalej, czy jednak nawrócenie. To się oczywiście rozważa od dawna. Natomiast ja chciałbym tu zwrócić najpierw uwagę właśnie na fakt, jaka była kondycja tej Christianitas w tym momencie. I otóż, proszę Państwa, musimy sobie uświadomić, że Polska wchodzi, znaczy tak, że Mieszko osobiście, żeby to rozgraniczyć, Mieszko osobiście chrzcząc się jako człowiek, a Polska jako podmiot polityczny mu podległy, wchodziły do kościoła, który przeżywał największy w swojej historii kryzys moralny. X wiek to jest od początku X wieku, ale właśnie natężenie jest w połowie X wieku. To jest kryzys moralny gorszy niż ten, który bardziej powszechnie znamy, czyli epokę papieża Borgi, prawda, czyli Aleksandra VI. Te wszystkie ówczesne, prawda, skandale. X wiek to jest absolutne dno moralne, powiedzmy, w papiestwie. Prawda? Zresztą epoka nazywana pornokracją papieską, kiedy tron papieski dostaje się narzędziem przede wszystkim rodu Krescencjuszy rzymskiego i zostają osoby absolutnie, że tak powiem, niegodne, prawda? No, rządzą kochanki papieskie czy matki papieży jednocześnie, właśnie kochanki innych. Kiedy Mieszko przyjmuje chrzest, papieżem jest absolutnie najgorszy ze wszystkich, czyli Jan XII, który został papieżem mając bodaj 15 lat. Oczywiście nie posiadał święceń, pospiesznie wbrew, że tak powiem, prawu kanonicznego mu tych święceń udzielono. Panował kilka lat. Prawdopodobnie został w ogóle zamordowany przez jedną z kobiet, które zgwałcił. No nie będę wchodził w szczegóły, żeby nie patować, ale to było absolutne dno moralne, prawda, w tym czasie. Natomiast drugą okolicznością tutaj związaną z tym, że oczywiście w chrześcijaństwie, że tak powiem, był ruch odnowy, prawda. On się pojawił w konkretnym miejscu. Pojawił się w najważniejszym, można powiedzieć, ośrodku duchowości chrześcijańskiej na Zachodzie, czyli w założonym w 919 roku opactwie benedyktyńskim, zresztą wtedy jeszcze nie było innych zakonów, w Cluny. Prawda? I to jest ta reforma cluniacka, która zmierzała do tej odnowy moralnej i odbudowania papiestwa. I teraz ta odnowa papiestwa potrzebowała ten wymiar duchowy, no to zapewniali właśnie ci benedyktyni, no ale potrzebowała jakiegoś realnego wsparcia fizycznego. I tym realnym wsparciem fizycznym okazało się cesarstwo. Po raz drugi wtedy, od czasu
jakby rozkładu karolińskiego cesarstwa, frankijskiego. Po raz drugi wtedy rozpoczyna się renowacja Imperii Romanorum w 962 roku, Boże Narodzenie, a więc 4 lata przed chrztem Mieszka, następuje ta druga renowacja, prawda, czyli Imperium Romanorum, kiedy król Niemiec Otton I z dynastii Ludolfingów zostaje ukoronowany na cesarza. I to cesarstwo, zwłaszcza tych trzech pierwszych Ottonów, jest tą siłą, która przeprowadza ów kluniacki program reformy chrześcijaństwa i apogeum to osiągnie za czasu postaci, o której będę tu najwięcej mówił, czyli Ottona III i jego właśnie najpierw wychowawcy i sojusznika Gilberta Zauriac, który został zresztą właśnie dzięki Ottonowi papieżem Sylwestrem II, prawda, jeszcze przed rokiem 1000. Proszę Państwa, moje wystąpienie ma dotyczyć, jak Państwo wiecie, do sensu ideowo-religijnego koronacji królewskich w świetle teologii monarszego chrystocentryzmu, ale zanim przejdę do tej zasadniczej części, to jednak na początek chciałbym trochę bardziej do takiego właśnie konkretu empirycznego, historycznego się odnieść. A mianowicie, jak to jest właściwie z tymi koronacjami, prawda? Czy i kiedy one się odbyły? Jakby powszechnie przyjmowany przez większość historyków pogląd jest taki, że pierwsze polskie koronacje odbyły się dwie w roku 1025. To znaczy, że najprawdopodobniej znów na Wielkanoc, która wtedy wypadała 18 kwietnia, ukoronował się Bolesław I Chrobry, który wkrótce potem, bo 17 czerwca zmarł, ta data jest akurat pewna, a ponieważ no, na tron wstąpił jego syn Mieszko II Lambert, że koronował się w tym samym roku, no znów najprawdopodobniej w Boże Narodzenie, no bo takie wielkie wydarzenia były wiązane ze świętami. Tylko że zaszkopuł jest taki, że brak jakichkolwiek polskich źródeł aż do XV wieku, które by informowały o tych koronacjach, prawda? Chociaż roczniki nazywają ich królami, ale nazywać kogoś królem, a informować o akcie koronacji, no to nie jest to samo. Dopiero Jan Długosz, no, czyli druga połowa XV wieku, rozpisał się o koronacji, ale tylko Mieszka II i jego żony Rychezy. Poinformował też, że koronatorem był ówczesny drugi chyba arcybiskup gnieźnieński Hipolit. Ale nawet Długosz nic nie wiedział, bo o tym nie napisał, o koronacji Chrobrego w tymże roku. Nie podał też, z jakich źródeł czerpie informacje. Skąd w ogóle ta wiadomość o koronacjach z 1025 roku? Otóż ona znajduje się w źródłach niemieckich, prawda? Które wykazują no, wielkie niezadowolenie tym faktem, traktując go jako uzurpację. Kapelan dworski cesarza Konrada II, ostatniego, pierwszego z dynastii salickiej, Wipon, napisał, że stało się to z krzywdą króla niemieckiego i zatem zuchwałość Bolesława dopadła rychła śmierć. Tak samo pisał rocznikarz z Kwedlinburga, że Bolesław koronował się po śmierci cesarza Henryka II rozpierany niesłychaną pychą. Natomiast za sprawą Bożą spotkała go kara rychłej śmierci. Inaczej pisali feudałowie z zachodnich części Niemiec, propolsko nastawieni. No tutaj przykładem jest Matylda Szwabska, prawda, żona księcia Szwabskiego, no, która w tym słynnym kodeksie, który ofiarowała Mieszkowi, gdzie jest też ta ikona przedstawiająca właśnie tronującego Mieszka, któremu Matylda wręcza tę księgę. No i z którego wiemy, że Mieszko II znał nie tylko łacinę, ale i grekę, prawda? Więc był wyjątkowo wykształcony, nazywa go królem niezwyciężonym, który otrzymał tytuł od Boga i dostąpił koronacji diademem królewskim z woli Boga.
Natomiast w polskiej tradycji dziejopisarskiej zapisała się inna tradycja o ukoronowaniu Chrobrego przez cesarza Ottona III już w czasie zjazdu gnieźnieńskiego, prawda? Czyli w roku 1000. Opis tej koronacji dał anonim zwany Galem, piszący, jak wiadomo, już za Bolesława Krzywoustego, który powoływał się na zaginioną dziś pasję świętego Wojciecha, prawda? I ten kluczowy fragment brzmi tak, ja go zacytuję z kroniki Gala. Zważywszy jego chwałę, jego, czyli Bolesława, jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie na koronę mego cesarstwa. To, co widzę, większe jest niż wieść głosiła, a zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na zadatek przymierza i przyjaźń. I za chorągiew triumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża pańskiego wraz z włócznią świętego Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię świętego Wojciecha. I tak wilką owego dnia złączyli się przyjaźnią, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. Czy to była koronacja? Prawda? Otóż to zdjęcie własnego diademu i nałożenie na głowę. Ciekawe jest, że tak to postrzegali właśnie ówcześni kronikarze niemieccy, na czele, no, jak wiadomo, z wyjątkowo nieprzychylnym Bolesławowi i Polsce Titmarem. Titmar jest oburzony na cesarza, że wyniósł go tak wysoko. Oczywiście dzisiaj większość historyków nie uważa tego aktu za koronację. Raczej jest to jakby zapoczątkowanie procesu koronacyjnego, tak na przykład, czy niedokończona koronacja, jak pisze na przykład Przemysław Urbańczyk. Z tym, że często podawane są jakby złe argumenty na to, że to nie była prawdziwa koronacja. Na przykład to, że nie wyraził zgody na to papież. Otóż papież wcale wtedy nie musiał wyrażać zgody, bo zresztą, jak mówiłem, pozycja papieska była wtedy jeszcze bardzo niska, prawda? Cesarze mieli prawo też obdarowywać koronami i znane są zresztą takie przypadki w odniesieniu na przykład do królów duńskich. Że nie było namaszczenia, prawda? Nie było aktu stricte religijnego. Też nie był konieczny, zresztą nie we wszystkich monarchiach europejskich, na przykład ani w Szkocji, ani w Nawarze, ani na Aragonii nigdy nie było aktu właśnie namaszczenia przy koronacji. A więc też nie jest ona konieczna. Więc no oczywiście jest jeszcze taka hipoteza, że papież wprawdzie wysłał koronę, ale przychwycił ją Stefan Węgierski. No, to nie jest wiarygodna informacja tak naprawdę. Ona pochodzi mniej więcej z pół wieku później od Piotra Damianiego, prawda? Także oczywiście ja też, kończąc ten wątek, nawiasem mówiąc, podam, że jeden z najwybitniejszych mediewistów niemieckich, Johannes Fried, prawda? Zresztą życzliwy Polsce, uważa, że jednak to była koronacja w Gnieźnie, prawda? A 25 lat później, że nastąpiło symboliczne odnowienie koronacji. Taka jest jego hipoteza. Ja oczywiście nie ośmielę się, nie jestem mediewistą w końcu, więc nie ośmielę się podać jakiegoś rozstrzygającego stanowiska, to znaczy, ale skłaniam się też ku takiemu poglądowi, że ten proces koronacyjny był jakby tutaj rozciągnięty w czasie, prawda? To znaczy, że poszczególne jego elementy były rozłożone w czasie pomiędzy 1000 a 25 rokiem. Dlaczego tak późno, można zapytać? No wiemy, co się działo w międzyczasie, zmarł Otton III, a więc następny cesarz reprezentował wrogie stanowisko wobec Bolesława, więc trwała kilkunastoletnia wojna, no więc to
to utrudniało możliwość dokonania tejże, a w 1024 roku Henryk II zmarł i również zmarł powolny mu papież Benedykt VIII. Więc prawdopodobnie jednak bez jakiejś specjalnej zgody ani cesarza, ani Rzymu Chrobry się koronował. Proszę Państwa, to tyle tego takiego wstępu historycznego. Natomiast teraz chcę już przejść do tematu zasadniczego. To znaczy, chodzi o to właśnie, jaki jest sens ideowy, sens duchowy, co on wyraża, jaka jest, by tak rzec, teologia polityczna tego faktu, prawda, ukoronowania władcy w tej epoce. I jakie jest także oczywiście tutaj miejsce tego konkretnego królestwa, czyli Królestwa Polskiego. Zacznę może od wyjaśnienia samego kluczowego pojęcia, które jest w tytule mojego wystąpienia, mianowicie monarszy chrystocentryzm. Otóż cóż to jest? Monarszy chrystocentryzm to jest właśnie, powiedziałbym, wczesno-średniowieczna doktryna teologiczno-polityczna, która uznaje równorzędność chrześcijańskiego cesarza z papieżem, a chrześcijańskich królów, no w cudzysłowie narodowych czy terytorialnych królestw, z powiedzmy duchownymi, zwierzchnikami duchownymi ich krajów, w oparciu o chrystocentryczne ujmowanie godności monarszej jako ziemskiego odbicia Syna Bożego, współistotnego papieżowi, no albo jeszcze bliżej biskupowi, jako odbiciu Boga Ojca w trinitarnej jedności z Duchem Świętym. Ten monarszy chrystocentryzm był próbą wyjścia z sytuacji, którą wytworzyła wadliwa pierwsza teologia polityczna, czy pierwsza teologia imperialna, jaka została sformułowana jeszcze w starożytności przez arianizującego biskupa Eusebiusza z Cezarei, no jakby na użytek pierwszego cesarza chrześcijańskiego, czyli Konstantyna Wielkiego. A mianowicie, która była tym, co później oczywiście współcześnie badacz problemu Erik Peterson nazywa monoteizmem politycznym. To znaczy była prostym przełożeniem idei jedyności Boga, tak? A więc monoteizmu teologicznego, na jedyność cesarza jako imperatora mundi, jako władcy świata. Dlaczego ta koncepcja była wadliwa? No, była wadliwa dlatego, że jedyność Boga, że monoteizm chrześcijański nie jest prostym monoteizmem, jak monoteizm żydowski czy monoteizm islamski, ale jest jednością trinitarną, prawda? Jądrem chrześcijańskiej teologii jest dogmat trinitarny. Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. W związku z tym, jeśli dokonujemy prostego przykładu, tak jak zrobił to no właśnie podejrzewany przynajmniej o arianizm biskup Eusebiusz starożytny, tego prostego przekładu monoteizmu religijnego na teologiczny, to grozi to herezją, prawda? Grozi to uznaniem herezji ariańskiej. Chrystus wtedy nie jest współistotny Ojcu, podobnie Duch Święty. Natomiast właśnie ta nowa teologia, ukształtowana już na Zachodzie, w kręgu karolińskim, a najpierw kontynuowana w ottońskim, jakby ten problem rozwiązywała. To znaczy, w tej teologii to papież jest odbiciem Boga Ojca, cesarz jest odbiciem Syna Bożego, a societas Christiana, civitas Christiana, Respublika Christiana, do której należą chrześcijanie jako członkowie eklezja i zarazem jako poddani imperium, są odbiciem właśnie Ducha Świętego, który przenika tę jedność. Prawda? Więc
ten chrystocentryczny właśnie aspekt godności bodarszej jeszcze wzmacniał także obrzęd namaszczenia królów. No, w Europie było znany najpierw w wizygockiej Hiszpanii, później, no, bardziej znany fakt, no, to namaszczenie Pepina Krótkiego jako pierwszego z Karolingów w 753 roku. Namaszczony król pojmowany był jako imago Dei i stawał się mocą łaski sakramentalnej nowym Chrystusem. Znamienna była także właśnie ta data koronacji cesarskiej zarówno Karola, jak i potem Ottona, zawsze w Boże Narodzenie, symbolizująca ponowne po kilku wiekach pojawienie się osoby cesarza jako paraleli narodzin Zbawiciela. Te chrystologiczne formuły, w których królowie uczestniczą w Bożej władzy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, były właśnie kontynuowane w tym drugim cesarstwie, nazywanym wówczas właśnie po prostu cesarstwem. Ta formuła Sacrum Imperium Romanum, ona pochodzi dopiero z XIII wieku od Hohenstaufów, ale to druga renowacja, no to jak już wspominałem, jest począwszy od Ottona I w 962 roku. Już Otton I uważany był za odbicie drugiej osoby Trójcy Świętej jako Christus Domini, który współpanuje, conregnare z Chrystusem, to też podobnie jak Synowi Bożemu przysługują mu określenia światłość świata i pomazaniec Boży. Kulminacja tego następuje właśnie za panowania tego niezwykłego zupełnie cesarza, jaki był Otton III, żyjący zresztą zaledwie 22 lata. Posługujący się pontyfikalnym tytułem sługi apostolskiego, Servus Apostolorum i Servus Jezu Christi, który kazał sporządzić miniaturę przedstawiającą go jako Majestas Domini, którą za chwilę poddam też analizie, której cesarz to zarazem człowiek naturalny, jak i persona gemina, czyli osoba bliźniacza, człowiek Bóg, Deus Homo. Zresztą, kiedy niespodziewanie Otton III zmarł, to jego uroczystości pogrzebowe zostały zainscenizowane tak, żeby przypominały mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Aż do XI wieku, czyli do czasu reform gregoriańskich, Kościół akceptował takie chrystologiczne ujęcie roli monarchii, o czym świadczy treść Ordo Coronandi, będącego częścią tzw. pontyfikału rzymsko-germańskiego, zredagowanego w opactwie benedyktyńskim w Moguncji, no właśnie zapewne na akt koronacji Ottona. Tu nawiasem mówiąc, oczywiście nie wiemy, jakie było Ordo Coronandi królów polskich pierwszych, no bo znamy dopiero to późno średniowieczne, ale można śmiało przyjąć, że naśladowało tamten ryt, tyle no, że bardziej skromny, no bo nie w odniesieniu nie do cesarzy. Najbardziej kompletny wykład tej chrystologicznej koncepcji władzy monarszej przedstawił już nieco później i właśnie werbalnie, dyskursywnie, przepraszam, w traktacie, właśnie w pierwszym średniowiecznym traktacie politycznym, De Consecratione Pontificum et Regum, autor no, nieznany nam z imienia, nazywany na pewno działający w kręgu kultury anglonormandzkiej, więc nazywanym albo anonimem z Normandii, albo anonimem z Rouen, albo anonimem z Yorku. Otóż w tym ogromnym zresztą traktacie anonim z Normandii kładł nacisk na sakrę, czyli namaszczenie królewskie, unkcjo w akcie koronacji, jako źródło wyższej natury króla ukoronowanego przez samego Boga, Adeo Coronatus. W akcie tym Duch Święty wstępuje w ziemskiego króla, czyniąc go aliur vir, innym mężem. W królu należy rozpoznać przeto osobę podwójną, persona mixta, z których jedna pochodzi z natury, druga zaś z łaski. Pierwsza z nich podobna jest innym ludziom, druga góruje nad nimi ze względu na znakomitość boskości i ze względu na moc sakramentu. Tu konsekracja jest pojmowana jako sakrament, choć nigdy się właśnie nim nie stała tak naprawdę. To Kościół akceptował tylko, że jest sakramentalium.
Rozważany przeto w swojej pierwszej osobie król jest dzięki swej naturze jednostkowym człowiekiem. Rozważany w drugiej jest dzięki łasce Chrystusem, to jest Bogiem człowiekiem. Król ziemski jest jednak ubóstwiony, w cudzysłowie, w czasie, bo co u łaski. Natomiast król niebiański jest Bogiem na wieczność ze względu na swoją naturę. Boska natura króla wyraża się w namiestnictwie Chrystusa. Siedzi on na tronie Chrystusa. I o ile królowie starotestamentowi, choć już byli namaszczani, byli zaledwie Christi, czyli pomazańcami, o tyle królowie Nowego Testamentu, królowie chrześcijańscy są już Christomi metes po grecku, czyli naśladowcami Chrystusa, a właściwie aktorami Chrystusa, dokładnie stąd podany w programie tytuł mojego wystąpienia. Elementem wspólnym Boga i króla jest w ujęciu Anonima z Normandii substancja władzy. Król jest wyniesiony aż na wysokość samego Boga, bo jest z nim tak złączony we władzy, że żadna władza nie jest bliższa Bogu. Władza najwyższego niebieskiego władcy i władza drugiego ziemskiego jest jedna i ta sama. Esencja i substancja władzy w Bogu i królu są takie same, tyle że pierwszego pochodzi z natury, Bóg z natury, a drugiej dzięki łasce, Bóg przez łaskę. Stąd król jest również Bogiem i Chrystusem, ale dzięki łasce. I cokolwiek uczyni, czyni nie jako zwykły człowiek, ale ten, który stał się Chrystusem dzięki łasce. Analogia podwójnej osoby do Chrystusa opiera się na tym, że Chrystus jest ze względu na boskość jednorodzony, unigenitus, a ze względu na człowieczeństwo pierworodny, czyli primogenitus. Jako że król jest doskonałym naśladowcą Chrystusa na ziemi, a boski wzorzec króla jest zarazem Bogiem i człowiekiem, to królewski Christomimetes musi odzwierciedlać owo podwojenie. I proszę Państwa, zanim to nastąpiło, to znaczy zanim Anonim z Normandii sformułował swój traktat, to właśnie w interesującej nas epoce, czyli około roku 1000, w epoce ottońskiej, ta teologia polityczna była wyrażana przede wszystkim właśnie w sposób niewerbalny, a ikonograficzny. I stąd też to są na ogół ewangeliarze pochodzące zarówno jeszcze z czasów cesarzy karolińskich, jak Karola II Łysego, a w epoce ottońskiej, przede wszystkim Ottona II, ale właśnie z największym natężeniem około roku tysięcznego dotyczące Ottona III, przepraszam, no i jeszcze także jego następcy Henryka II. Otóż pierwszą rzeczą, na którą tutaj właśnie chcę zwrócić uwagę. To jest taki motyw, który występuje. Trochę to tutaj jest dość blade, czyli można by zmniejszyć oświetlenia? No bo to właściwie się by, że tak powiem, rozmijało z celem, jeżeli Państwo nie będą tego widzieć. Teraz to już chyba trochę lepiej. Otóż pierwszy element, na który chcę zwrócić uwagę i który występuje zarówno właśnie w ikonografii karolińskiej, jak i później ottońskiej, to jest motyw zwany Manus Dei, prawda? Czyli ręka Boża, albo Dextra Domini, czyli prawica pańska. Prawda? Czyli jest to dłoń, która, prawda, wychyla się z nieba i dotyka albo zbliża się do diademu monarszego, czyli to właśnie wyraża ową ideę koronacji przez samego Boga. Przy czym proszę zwrócić uwagę także na
taki element, jak tutaj właśnie w tej ikonografii Karola II Łysego, jak ten taki jakby baldachim, czy szarfę, czy chustę, która oddziela dłoń od głowy. Co to oznacza? Co to symbolizuje? No, to symbolizuje w sposób wyraźny pośrednictwo władzy duchowej, tak? Pośrednictwo Kościoła. Tak? Władcą można zostać tylko za akceptacją Kościoła. Prawda? Podobnie wygląda to w innym wizerunku Karola Łysego w jego psałterzu. Tutaj mamy motyw najpóźniejszy, no bo właśnie z czasów Henryka II Świętego, już cesarza ottońskiego, ale z początku XI wieku i przedstawiający jego koronację w Akwizgranie. Tutaj mamy nie tylko dłoń, ale sam Chrystus na majestacie właśnie wyciąga dłoń i koronuje władcę. Tu jeszcze jeden element, który akurat wcale nie przedstawia koronacji monarszej, to jest prawdopodobnie raczej korona chwały męczeńska, bo to jest jakaś postać kobieca w ogóle przecież tutaj, więc no, tę ikonę akurat prezentuję nie ze względów, że tak powiem, że miała ona znaczenie tutaj dla sensu, o którym mowa, ale raczej dla pewnej osobliwości estetycznej, bo proszę zauważyć, że ten Chrystus wychylający się z nieba jest tutaj w takiej troszkę frywolnej, powiedziałbym, pozycji, prawda? Natomiast dzieło, które trzeba poddać bardziej precyzyjnej analizie i które szczególnie wyraża tę teologię polityczną, to jest tak zwany Ewangeliarz Lyotara. Lyotar to był zapewne jeden z mnichów, który no być może był właśnie także wykonawcą tej ikonografii. Nazywany bywa też Ewangeliarzem z Akwizgradu, ponieważ no, miejscem przeznaczenia był Akwizgrad. Otóż z całą pewnością kiedyś błędnie uważano, że to Otto II jest tutaj. Na tej ikonie z całą pewnością pochodzi ona z około już roku 1000, pewnie 1001, i z całą pewnością przedstawia Ottona III, który był pierwszym z cesarzy. Jego poprzednicy na pewno tej idei tak nie wyrażali, właśnie mającym to poczucie, że ma być imperator mundi, czy dominus mundi, panem świata. Otóż centralne miejsce w tym obrazie zajmuje oczywiście cesarz. Tak? Jest on przedstawiony w pozycji frontalnej, majestatycznej, tu stojącej, w taki sam sposób, jak i ikonografii wcześniejszej tej epoce przedstawiano Chrystusa. O tym świadczy no, zarówno fakt, że jego głowę otacza mandorla, prawda? Jak również, że jego lewą trzyma otwartą i pustą lewą dłoń. Cesarza otaczają w tej górnej części, no bo obraz ma wyraźnie trzy poziomy. W tej najwyższej części cesarza otaczają ewangeliści, przedstawieni tutaj za pomocą no, symboli ewangelistów, tak, czyli człowiek, orzeł, wół i lew. I szczególnie istotnym elementem jest tutaj właśnie owa szarfa czy wstęga biała, która przedziela na pół ciało cesarza.
Ona jest to jest rozmaicie interpretowane. Ja tutaj idę w tym momencie za interpretacją, która wydaje mi się najbardziej przekonująca i bogata zarazem teologicznie, którą przedstawił Ernst Kantorowicz w swoim słynnym dziele o teologii politycznej średniowiecza, czyli Dwa ciała króla. Otóż ta szata dzieli ciało cesarza na część, która wyraża tę jego boską przez łaskę naturę, która właśnie czyni go tą osobą świętą, osobą duchową, czyni go tym Chrystusem przez łaskę, czyli to jest powyżej szarfy znajduje się głowa, barki i pierś. A no, reszta już poniżej, czyli reszta jest ziemska, reszta wyraża to ciało fizyczne króla, zwykłe, takie jakie posiada każdy człowiek. Tutaj można by się zastanawiać, dlaczego ręce króla nie należą do dłonie, dokładniej właściwie nie należą do tej sfery duchowej. No, otóż wyjaśnienie jest takie, że w tym okresie jeszcze przy namaszczeniu królów nie namaszczano im dłoni, prawda, że to jest dopiero późniejszy zwyczaj. To, co poniżej, prawda, to już jest część ziemska, no niemniej jednak cesarz tutaj wspiera się na jakby takim właśnie tronie, czy podejście, który podtrzymuje tellus, czyli ziemia, tak? Ta postać tutaj podtrzymująca właśnie ten tron, to jest ziemia. I teraz interesuje nas drugi poziom. W tym drugim poziomie, w którym wprawdzie oczywiście to jest ta subtelna różnica, to, co duchowe, czyli ta szarfa trzymana przez ewangelistów jedynie dotyka głowy, prawda, a już nie ciała, to są dwie postaci w takiej pozie adoracyjnej wobec cesarza, postaci królewskie, tak, bo oni są z koronami i mają także weksilium purpurowe, czyli to wszystko, purpurowe szaty także, a więc to są dwaj królowie. I teraz z kolei Johannes Fried, właśnie wspomniany przeze mnie, historyk niemiecki, twierdzi, że nie są to abstrakcyjne jakieś postaci królów, tylko że to są dwaj konkretni królowie, którzy otrzymali korony od Ottona III, czyli właśnie Bolesław Chrobry i Stefan Węgierski. No i najniższy poziom, ale i tak proszę zauważyć, jak bardzo zhierarchizowany jest ten świat, że na najniższym poziomie są też dostojnicy, tak? Dostojnicy po prawej stronie, właśnie to jest trochę błąd, powinno być odwrotnie, bo powinien być po prawicy cesarza. Po prawej stronie są to biskupi wyraźnie, z paliuszami, więc właśnie arcybiskupi, no i jacyś dostojnicy świeccy, prawda, jacyś możnowładcy. A więc jeśli przyjąć ową hipotezę Johannesa Rida, że obraz ten przedstawia również Bolesława Chrobrego właśnie, to nam pokazuje teraz, możemy przejść na koniec do części jakby ideowo-politycznej, programu ideowo-politycznego, czyli właśnie tej wizji cesarstwa, jaką miał Otton III. Otton III, przedstawiony tutaj między innymi w Ewangeliarzu zwanym z Reichenau, bo w opactwie z Reichenau wykonanym, natomiast monachijskim nazywany, dlatego że teraz już od jakiegoś czasu znajduje się w Muzeum Monachijskim. Jest to dyptyk, prawda, dwuczęściowa ikonografia, która po lewej stronie przedstawia cztery postaci kobiece, prawda, które niosą rozmaite przedmioty. No tutaj widać, że pierwsza postać niesie
niesie misę, na której no, jakby szczegóły móc dostrzec są jakieś szlachetne kamienie. Druga postać niesie gałązkę oliwną. Trzecia postać niesie róg obfitości, gdzie też widać jakieś kamienie szlachetne. I czwarta niesie taki okrągły jakby dysk, który symbolicznie wyraża ideę panowania. Natomiast po prawej stronie mamy cesarza w tej najbardziej majestatycznej, frontalnej pozie, w której ten majestat podkreśla także to, że wzrok cesarza jest nieruchomo utkwiony jakby poza kadrem, byśmy powiedzieli, poza obrazem, prawda? To symbolizuje tę komunikację duchową cesarza z Bogiem. No i po jego, możemy tu już właściwie, to będzie lepiej na tej ikonie, to po jego prawicy tym razem, czyli prawidłowo, mamy przedstawicieli stanu duchownego, prawda, arcybiskup z paliuszem, no i drugi to jest pewnie raczej jakiś opat, prawda, bo tonsurę ma wygoloną, a po lewej stronie dwie postaci, które znów albo mogą symbolizować po prostu dostojników, jakichś patrycjuszy, powiedzmy, cesarstwa, albo ewentualnie także królów, no ale nie mają oni atrybutów monarszych. Ale, przepraszam, bo to jest ta starsza wersja, to ja jeszcze włączę, bo tu brakuje paru ikon. Można to zamknąć. Symbolika. Gdzie to myszka jest? No właśnie, gdzieś mi zniknęła. To teraz muszę dojść do właściwego miejsca. Otóż, żeby uzmysłowić sobie w pełni wagę tego programu Ottona III, to najpierw musimy spojrzeć na właściwie niemal identyczne, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, ujęcie dotyczące jego poprzednika i ojca, czyli Ottona II, które też po lewej stronie przedstawia cztery postaci, po drugiej tronującego cesarza. Otóż w tej ikonie, prawda, która znajduje się w rękopisie zawierającym tekst Józefa Flawiusza o wojnie żydowskiej, de bello judaico, i która, jeżeli chodzi o tę część tronującą, jest powtórzeniem portretu Ottona II, w Registrum Gregorii, czyli w życiu papieża Grzegorza Wielkiego, gdzie mamy tutaj też po dwie postaci kobiece, ale na jednym obrazie, które wszystkie trzymają te dyski panowania, a tutaj już też mają właśnie róg obfitości, misę i tak dalej. I tutaj są zidentyfikowane jako Italia, Germania, Francja po łacinie, bo w X wieku pojawia się ta wersja, jeszcze nie ma, ten pierwszy raz jest to na określenie Królestwa Zachodniofrankijskiego i Alemania. Otóż to jest dosyć dziwny jakby układ, bo przede wszystkim dlaczego Germania i Alemania? Jakby, ponieważ Alemania no to jest obszar Szwabii dzisiaj, no jednego z plemion niemieckich, no, które akurat dało nazwę francuskiemu nazewnictwu Niemców, ale to jest przypadek, prawda? Więc no, na pewno Alemania nie jest czymś analogicznym, porównywalnym do Italii, prawda? Jako całego kraju. Więc to jest interpretowane tak, to polski historyk Piotr Skubiszewski, historyk sztuki, interpretuje, że to wyraża
właśnie minimalistyczny program roszczenia do panowania cesarza nad mniej więcej byłym obszarem cesarstwa Karola Wielkiego. Przy czym właśnie jakby podkreśla ten sporny obszar Francji, gdzie nie chodzi o Francję jako Francję, tylko raczej o terytoria pograniczne, jak Lotaryngia, które właśnie wtedy przeszły pod zwierzchnictwo cesarskie. Więc tu nie mamy programu uniwersalistycznego. Natomiast odwrotnie, jeżeli spojrzymy na ten ewangeliarz Ottona III, to tutaj, jeśli zrobimy właśnie zbliżenie na te postaci, to proszę zauważyć, tu się da chyba odczytać, prawda, u góry, co te postacie określają. Pierwsze to Roma, drugie to Gallia, pisane przez podwójne L, trzecie to Germania, a czwarte to Sklawinia. Otóż Roma i Gallia no, mogą być traktowane jako odpowiednik z tamtej ikony, odpowiednik Italii i Francji, ale nie do końca. One wyrażają coś więcej. To są określenia antykizujące, tak? Nawiązujące do antyku. Roma, Rzym, Gallia jako też najstarsze określenie obszaru dziś będącego Francją. A więc to podkreśla tę uniwersalistyczną rzymskość, prawda, tego cesarstwa. To nie jest cesarstwo partykularne, cesarstwo niemieckie czy cesarstwo germańskie. To ma być cesarstwo uniwersalne, które składa się z tych czterech części. Z których zresztą no, w dwóch krajach, czyli w Germanii i w Romie, cesarz jest zarazem królem tych krajów, prawda? Jest królem Niemiec i jest królem Italii. Proszę też zauważyć, w tamtej ikonie Ottona II Germania była na drugim miejscu, a tu Germania spada na trzecie miejsce, prawda? Czyli to oznacza, że w hierarchii krajów uniwersalnego cesarstwa na pewno Niemcy, Germania, Teutoni nie mają być siłą dominującą. No więc to się oczywiście na pewno niemieckim możnowładcom różnym nie mogło podobać. No a co to jest Sklawinia? No Sklawinia to jest oczywiście właśnie Polska Chrobrego, prawda? Czyli ona, no wprawdzie na czwartym miejscu, ale no, jako najmłodszy człon, prawda, staje się równorzędnym członem tego imperium. No ale niestety Otton III niespodziewanie umiera, na tron wstępuje Henryk II, skądinąd jedyny w historii kanonizowany cesarz Świętego Cesarstwa, ale z drugiej strony też znany z tego, że z pogańskimi wieletami zawarł sojusz przy jednej z wojen z Chrobrym i pozwolił im nawet obnosić posągi swoich bożków w obozie, no co było już takim aktem właściwie apostatycznym w pewnym sensie, prawda? Więc program Henryka II zarazem był ograniczony, tak? To znaczy Henryk II nie marzył o wskrzeszeniu uniwersalnego cesarstwa, tylko co najwyżej o jak największym rozszerzeniu terytorium tego zwierzchnictwa cesarskiego, czyli nie tyle renowację Imperii Romanorum, co najwyżej Regnum Francorum. Ale w tej wizji Henryka II i w tej polityce Henryka II to nie miała być równorzędność czterech członów, tylko to miał być zwykły stosunek wasalny, prawda? To znaczy wszyscy królowie, a więc czy książęta, jak Bolesław, czy również Chrobry, mieli być po prostu wasalami Henryka, w którym pomiędzy instytucją cesarską, a bycie tym realnie królem niemieckim, no, uległo zatarciu, stąd też i wojna. No, czyli ten sens ideowy, który
wyrażał program Ottona III, renowację Imperium Romanorum, no pozostał jednak niespełnioną, choć piękną ideą. Dziękuję bardzo.